Paweł Monster w końcu przed naszą kamerą. Dzień dobry i dobry wieczór. Paweł, rozmawialiśmy tutaj dosłownie chyba 6 czy 7 miesięcy, nie dłużej, bo pamiętam, chyba to był grudzień 2017 roku. Dużo rzeczy się wydarzyło od tego czasu. Znowu wróciłeś do treningu, widzę cię w dobrej formie. Robert cię chwali, bo rozmawiałem z Robertem w międzyczasie. Czujesz się dobrze? Wszystko jest w porządku? Cały czas mnie goni, ale podwoiłem intensywność treningów. No, robię te treningi, robię 10 treningów, 11 tygodniowo. W tym samym czasie podróżuję, gram koncerty, nie jest łatwo, ale z 6 treningów zrobiło się 11. Ja muszę mieć wydolność lepszą, bo będzie kapota. Rozmawiałem tu z swoim kolegą właśnie, który powiedział, że największym problemem jest ta trasa koncertowa, wyjazdy, te wszystkie rzeczy pozasportowe. Ty czujesz, że po prostu udźwigniesz to wszystko? Powiem ci, ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Bo teraz mam troszkę tych koncertów. No właśnie teraz się kąpię, przebieram, jadę do Mielna 500 km grać koncert. Rano wstaję tam na miejscu, robię 2 treningi siłowe z Nykiem. No staram się wiązać ten koniec z końcem i łączyć tą moją trasę koncertową z treningami. Nie ukrywam, nie jest łatwo, bo cały czas jestem zmęczony, cały czas coś, no ale trzeba zapierdalać. No. Powiem ci tak, widziałem wcześniej, jak trenowałeś, robiłeś te wszystkie rzeczy. Dzisiaj to troszeczkę inaczej wyglądało, jakby zmieniła się chyba troszeczkę koncepcja, ale ręce latają troszkę lepiej. Szkoda, że nie możemy tego nagrać akurat, bo Robert nie zgodził się na nagranie, żeby to pokazać internautom, a szkoda, bo chętnie by zobaczyli. Ty czujesz, że interesują się ludzie tobą, twoim powrotem, powiedzmy, po tej nieszczęsnej wpadce z Oświecińskim? No ja jestem takim typem, że ja nie celuję w pas jakiś tam mistrzowski, lubię się bić, mam fanów, którzy są ze mną od zera, od takiego małego, no i wybaczą mi niektóre rzeczy, no to jest życie, no nawet można przegrać z aktorem, pomimo to, że miałem 3-6 walk przed tym, po prostu, no straszny cios, ale nieraz tak jest po prostu, no nieraz się przegra, kurwa, z byle kim, z jakimś debiutantem i serce bardzo boli, walka, której nie powinienem przegrać, cały czas tym powtarzam, ale cóż, no zobaczymy, jak będzie tym razem, powtarzam, dam siebie wszystko. Naprawdę ciężko zapieprzam i muszą być tego efekty. Powiedz mi tak, ciężko przeżywałeś tą porażkę tak między nami, nie? Do tej pory ją przeżywam, naprawdę uwierz mi, że do tej pory śni mi się to po nocach. To jest największa moja przegrana ze samym sobą, bo ja nie przegrałem ze Świecińskim. Będę to powtarzał cały czas, ja przegrałem sam ze sobą na początku drugiej rundy. Katastrofa. Po tej katastrofie długo trwało to takie, powiedzmy, dojście do siebie i powiedziałeś, wracam na salę, robię, znowu, powiedzmy, zasuwam. No miałem naprawdę bolączkę, miałem traumę taką półtora miesięczną. Ja jestem wrażliwym artystą i bardzo to do mnie dotarło. No, każdy artysta jest na swój sposób wrażliwy. Ja, ale to pół żarty, pół serio, ale naprawdę zabolało mnie to. Bardziej niż strzał z pięści w twarz. Chciałbyś teraz tego rewanżu w najbliższym czasie? Znasz bardzo już w ogóle nazwisko rywala, czy jeszcze nie? Jeszcze nie znam, ale na dniach się dowiem. Chciałbym bardzo tego rewanżu, ale wiem, że coś czuję, że szansy nie dostanę, że nie da mi po prostu tej przyjemności i czy żyje się dalej, trzeba będzie walczyć z kimś innym. A gdyby była taka propozycja, że będzie to Erko Jun, który pokonał Oświecińskiego, wziąłbyś taką walkę? Oczywiście, wtedy bym sobie udowodnił, jeżeli bym wygrał z Yoko One, to znaczy, że znaczy naprawdę to była pomyłka moja porażka z Oświecińskim. Yoko Ono to żona Lennona. Tak, ja tak nazywam tego, co wygrał z Oświęcińskim. Ale wygrał tak, uczciwie, no walczył, uczciwie, fajna nie, walka, nie w sumie. Bez żadnych dopsipnięć, po prostu jestem komediantem i powiedziałem Yoko Ono, zamiast jaką ma na imię? Erko Jun. Erko Jun, pozdrawiam cię, Erko Jun, soon, jeżeli nam będzie dalej. Coming soon, tak? Słuchaj, Paweł, powiedz mi tak, wakacje są, dobrze je spędziłeś w ogóle, czy to były takie pracowite nie, wakacje? Nie, cały czas trenuję, jeżdżę, jestem w trasie, mam dziecko teraz drugie, zostałem ojcem podwójnym, drugi raz i naprawdę mam dużo obowiązków. Ale przekłada się to chyba na finanse, przekłada się to wszystko na jakiś standard życia, jesteś chyba zadowolony z tego, powiedzmy, z tego, że ludzie cię doceniają, znają tak, tutaj nie w Polsce. Nie mam powodów do narzekania, w ten sposób. No to miło słyszeć, bo zazwyczaj zawodnicy, czy powiedzmy artyści tu narzekają. Boli, tu mnie boli, nie o mnie wszystko w porządku, mnie tutaj tylko boli. Boli ta porażka. Tak. Paweł, co teraz jeszcze, powiedzmy, jest końcówka wakacji, dzisiaj jedziesz, powiedzmy tak jak powiedziałeś, do Mielna, są koncerty, ale później już dojdzie ten czas, powiedzmy, do tego Londynu, w ogóle jakaś presja związana z tym Londynem, jakieś sentymenty? Presja to będzie w dniu walki w szatni, aby do mnie wiązać ławska i 2 minuty przed wyjściem, tyle, nie? Później to już jest gonk, jesteś w innym świecie, wygrywasz albo przegrywasz, masz traumę albo się cieszysz.
A powiedz mi, stres związany na przykład z wyjściem na scenę i porównać to ze stresem związanym z walką. Jest to w ogóle do porównania? Nie, to są dwa inne światy. Ja tutaj wychodzę na scenę jak do siebie do domu, a musiałbym przewalczyć z 10-15 walk, żeby poczuć się podobnie, jak wchodzę, tak jak wchodzę na scenę. Tutaj jest strach, walka o życie, zaciśnięte pięści i lecisz, nie? A tam wychodzisz na lecie. Jest to duża różnica. Londyn to jakieś szczególne sentymenty? Tak, powrót króla, everybody! No to trzymamy kciuki za powrót króla, trzymamy, żeby to był udany powrót i jeśli byłby to Erko Jun, fajnie by się złożyło, bo praktycznie można by było powiedzieć, że jeśli byś wygrał, tak. No to otwiera ci to szansę na rewanż i chyba Oświeciński nie będzie mógł odmówić. Mam nadzieję. Ja także. Dziękuję bardzo.